Witam serdecznie. Na początek chciałbym bardzo podziękować osobom, które życzyły mi szybkiego powrotu do zdrowia. Spełniło się, dziękuję bardzo. Jestem już zdrowy, tak więc biorę się do pracy. I dzisiaj zrobimy pikantne uda z kurczaka w panierce. Będzie to panierka przypominająca panierkę a la KFC. Do przygotowania naszej potrawy potrzebujemy kilogram uda z kurczaka. Jest to ta część z jedną kostką ze skórą. Do tego dwie czubate łyżki stołowej jogurtu greckiego, jedna czubata łyżka papryki chili mielonej, jedna łyżeczka curry, jedna czubata łyżka stołowa czosnku suszonego mielonego, jedna łyżeczka ziół prowansalskich, dwa jajka, sporo mąki do panierowania, olej, sól i pieprz. Na początek przygotujcie sobie większą miskę i zrobimy marynatę. Marynata będzie z jajek i jogurtu. Tak więc wszystko wędruje do większej miski. Tak samo wszystkie przyprawy. Pieprz. Sól. Mieszamy wszystko tak, aby marynata była jednolita. Marynata jest gotowa. Teraz wystarczy tylko poprzekładać kurczaka. Teraz musimy dokładnie to wszystko wymieszać. Wmasować tą marynatę w mięso. Teraz wystarczy miskę przykryć. Zafoliować i wstawić do lodówki na parę godzin, aby ta marynata z tym mięsem bardzo fajnie się połączyła. Tak więc do zobaczenia za 2-3 godziny. Jestem po 2 godzinach, tak więc przygotujcie sobie większą miskę. Przesypcie do niej mąkę. Do mąki dodam odrobinę soli jeszcze. Kurczak bardzo fajnie się już zamarynował. Teraz wystarczy szczypcami przełożyć kurczaka, każdy z osobna najlepiej. I wystarczy takim rukiem okrężnym i panierujemy go tak, aby wszędzie ta mąka doszła. A spójrzcie, nadmiar tej jajecznej marynaty stworzy nam takie fajne farfocle. O, spójrzcie, jak to pięknie będzie się smażyć, jak to pięknie będzie wyglądać. I potem przekładamy już na talerz. Chodzi o to, żeby ten talerz też był suchy, żeby ta panierka potem się nie odkleiła. I tak postępujemy z każdą sztuką. Pierwsze 4 uda mam już zapanierowane, tak więc zaczynamy smażyć. Olej jest mocno rozgrzany, tak więc możemy nakładać już kurczaka. Róbcie to również szczypcami. I tak obsmażamy około 5 minut z każdej ze stron. Jedna strona już jest ładnie usmażona, tak więc przewracamy na drugą stronę. Kurczak jest już idealny, tak więc tą pierwszą część już wykładam, a wykładam go na brytwankę z rusztem. A mówiłem o takiej brytwance. Brytwanka, do tego kratka i ten tłuszczyk sobie ścieka tutaj już na nią, na sam spód. Tak przygotowane kurczaki wkładamy do nagrzanego piekarnika na 130 stopni na około 15 minut. Kurczaki właśnie wyjechały z piekarnika. Teraz wystarczy je tylko przykryć folią aluminiową, tak aby one zaparowały, tak żeby ta panierka była bardziej delikatna niż tak mocno chrupiąca. Kurczaki są już gotowe, wystarczy tylko teraz już odkryć. Pokażę Wam oczywiście, jak one wyglądają w środku. Fantastycznie. Spójrzcie. Jeszcze bardzo wilgotny jest, ale pięknie usmażony.
niesamowicie pikantny. Tak więc do tego kurczaka polecam sos jogurtowy, czosnkowo-ziołowy. Przepis znajdziecie na moim kanale. Pyszne. Spójrzcie, jaki jeszcze wilgotny. Oj, i teraz sosik. Coś wspaniałego. Tak więc polecam każdemu takiego kurczaka. Zróbcie w domu, dajcie jakiś komentarz. Oczywiście mile widziana łapka w górę. Wspierajcie, subskrybujcie. A ja życzę Wam już smacznego, przede wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.